wartości są najważniejsze właśnie w takiej pracy, w wolontariacie? Empatia, cierpliwość i silna mentalność, wydaje mi się. Więc od wielu lat już byłam wolontariuszką, także dołączenie tutaj do wolontariatu było znakomitą okazją do tego, by kontynuować to wszystko. Zawsze w podstawówce, w liceum brałam udział w wolontariatach, w akcjach wolontariatu i było to coś, co mi się podobało, bo daje mi to jednak też taką wewnętrzną satysfakcję, że wiem, że mogę moim czynem komuś pomóc, czy to w mniejszym, czy w większym stopniu. I jak usłyszałam, że będzie wolontariat na AEH, tworzył się tak naprawdę nowy, bo nie było wcześniej, to też byłam bardzo podekscytowana tym, że mogę też pomóc stworzyć na nowo jakby wolontariat i wziąć w tym udział. Myślę, że taką historią, która zapadła mi w pamięć związaną z wolontariatem, to było to, jak, bo tak naprawdę zorganizowaliśmy sporo akcji charytatywnych i po jednej napisał do mnie znajomy, który powiedział, że już bardzo długo przegląda i profil instagramowy właśnie AEH Wolontariatu i mój i widział, że organizowaliśmy wiele akcji i chciałby się włączyć w to. Okazało się, że ma firmę, gdzie został sponsorem prezentów dla naszych dzieci, podopiecznych z fundacji Spełnionych Marzeń. I to chyba był taki moment, w którym zrozumiałam, że naprawdę to, co robimy, jest czymś niesamowitym. Bardziej w pamięć zapadła mi chyba akcja w Domu Dziecka dla Dzieci z Niepełnosprawnościami. Było to, przyznam, bardzo trudne dla mnie, ponieważ cały dzień po tej akcji płakałam tak naprawdę, ale zobaczenie nawet uśmiechów tych dzieci i jak pani, która to wszystko organizowała w tym Domu Dziecka, nam powiedziała, że jako jedyny Dom Dziecka tak naprawdę oni nie mają wolontariuszy, nie mają wystarczająco wolontariuszy, bo w innych jest tak, że jest jeden wolontariusz na jedno dziecko, a tam tak nie jest. I powiedziała historię tych dzieci, to ucieszyłam się, że mogliśmy my jednak być tymi wolontariuszami i dać im nawet, nie wiem, godzinę jakiejś zabawy z naszej strony. A jak właśnie radzisz sobie z tymi emocjami, które się pojawiają? Wiem, że jest to bardzo trudne. Miałam wiele konwersacji też ze znajomymi, jak próbowałam ich zachęcić do wolontariatu i powiedzieli, że dla nich jest to za trudne. I nie jest to dla każdego na pewno, ale wydaje mi się, że sam fakt, że można mieć myśl, że pomagamy komuś innemu i możemy odłożyć nasze problemy na chwilę i komuś pomóc, jest to wystarczający jakby powód, żeby jednak przejść nawet przez ten trudny moment. Jako wolontariusze w szpitalu na oddziale onkologicznym na pewno spotykamy się z trudnościami takimi jak no, choroby dzieci, tak? Jest to coś, na co musimy bardzo zwracać uwagę, bo dzieci nie zawsze mają siłę na to, żeby zrobić coś, co my byśmy chcieli, żeby zrobiły. Takie warsztaty plastyczne, czy to właśnie w domach dziecka z dziećmi niepełnosprawnymi, czy to w szpitalach, są o tyle trudne i ciężkie, że nie zawsze to wychodzi tak, jakbyśmy chcieli. Więc organizujemy sporo tych akcji, tak jak mówiłam. Między innymi zorganizowaliśmy akcję Szlachetną Paczkę, gdzie w tydzień bodajże zebraliśmy wystarczającą ilość pieniędzy, by spełnić wszystkie marzenia jednej rodziny. Zorganizowaliśmy akcję krwiodawstwa. Angażujemy się w szpitalu, w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, gdzie odwiedzamy oddział onkologiczny dla dzieci. Byliśmy również w Domu Dziecka dla dzieci z niepełnosprawnością. Poleciłabym z całego serca, żeby dołączyć do nas do wolontariatu, bo naprawdę robimy piękne rzeczy, a w tym samym czasie się integrujemy i poznajemy lepiej. Jak najbardziej poleciłabym, dlatego że wydaje mi się, że jesteśmy też fajną grupą osób, że można nowe znajomości nawiązać, można dowiedzieć się nowych rzeczy, wziąć udział w różnych nowych akcjach i też poczuć się trochę samemu lepiej, bo wiem, że nawet jeżeli jest to robione, żeby pomagać innym, to jednak to jest też dla nas, żebyśmy my mogli się lepiej trochę poczuć. Czy działalność w wolontariacie zmieniła jakieś twoje spojrzenie na to, jak teraz widzisz świat, otoczenie?
Bardzo, bardzo zmieniła, dlatego że wydaje mi się, że na co dzień większość osób nie myśli o tym, że są dzieci z rakiem, że są dzieci w domu dziecka, że są rodziny, które mają większe problemy i nie myślimy o tym, bo oczywiście nie chcemy też się gorzej czuć, nie chcemy mieć gorszego samopoczucia, ale jednak trzeba czasem o tym pomyśleć i trzeba jakby spojrzeć na tą rzeczywistość. Myślę, że wolontariat na pewno zmienia spojrzenie na świat i wszystko wokół, bo jednak to jest coś, z czym nie mamy do czynienia na co dzień. My poświęcamy tak naprawdę swój czas po to, żeby pomagać innym, i też przez to widzimy, ile tak naprawdę mamy my, ile możemy docenić. We wrześniu chcemy podpisać porozumienie między wolontariatem AEH a Fundacją Spełnionych Marzeń, żeby być już stałymi wolontariuszami tam. Chcemy angażować się na pewno bardziej w akcje związane czy to z domami dziecka, czy właśnie ze szpitalem, przejść na drugą placówkę z Fundacji Spełnionych Marzeń, nie tylko działać właśnie w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym, ale w Instytucie Matki i Dziecka. Chcielibyśmy na pewno zorganizować coś w październiku związanego z Międzynarodowym Dniem Walki z Rakiem Piersi. Oczywiście szlachetna paczka, WOŚP, czyli coś, co było też w zeszłym roku, no i resztę zobaczymy.